Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wielu nieroztropnych ludzi mówi, że stan wojenny, stan wyjątkowy, że Trump musi zrobić stan wojenny, stan wyjątkowy. No jest to totalna bzdura. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego to jest totalna bzdura? No trzeba pamiętać, że jest trzy władza, tak? Jest trzy władza, jest prezydent, jest sąd, no i jest kongres. Kongres jako ustawodawczy, prezydent, no wszyscy wiedzą te podstawowe rzeczy, tak? Kongres, prezydent, sąd. No i co Trump by musiał zrobić? No musiałby zaaresztować 220 reprezentantów demokratów, tak? No to troszeczkę sporo jest zaaresztować polityków. No bo jakby nie zaaresztował, no to by oni ciągle krytykowali, tak? Z pozostałych 215 republikanów, no to byłby problem, no bo połowa prawdopodobnie, jeżeli by nie była aresztowana, no to po prostu by poszła na wewnętrzną emigrację. No połowa chyba, no jak nie połowa, no to ćwierć. Ćwierć jest by po prostu zrezygnowała. W Senacie jest to samo. Jest 48 mniejszość demokratów, no i 51 jest republikanów. No to też nie zaaresztuje 48 senatorów demokratycznych. Sąd Najwyższy, no w Sądzie Najwyższym aresztowań by nie musiał mieć, no bo jest jednak 6-3, konserwatyści do liberałów. No i to jest ten podstawowy problem. Podstawowy problem to wyciągnąć czołgi na miasto, no to jest miasto, na miasto. Wyciągnąć czołgi na miasto, no to jest proste, no ale co potem? I tutaj jest jeżeli nic nie wyjdzie z drugą kadencją Trumpa, no to sądy właśnie będą dosyć silne, będą dosyć silną przeciwwagą dla Bidena. No bo Biden też dużo się nie narobi, jednak przy tej trójwładzy kongres będzie miał coś do powiedzenia. Teraz 5 stycznia się okaże, czy Georgia przełoży, zmieni sytuację senatorów, czyli wyższa izba kongresu. Senatorów jest 100. Jest 50 stanów po dwóch senatorów. Dwóch senatorów jest niezależnie od ilości populacji. Rhode Island ma powiedzmy 1-2 miliony ludzi i jest malutkie, ma dwóch senatorów. Kalifornia ma 50 parę milionów ludzi i też ma tylko dwóch senatorów. Także, że Senat, no to wszystkie stany mają jednakową władzę, niezależnie od ilości ludności. No to jest państwo federalne, to są Stany Zjednoczone. Stany się zjednoczyły i każdy stan mówi, mamy tyle samo prawa do głosu. No i teraz są reprezentanci. Reprezentanci są proporcjonalni do wielkości populacji. Dlatego Kalifornia jest tak wielka, że ona ma 55 reprezentantów na 435. To jest potężna ilość. No i te sądy. Wracając do sądów, Biden wypełnia te wszystkie swoje kabinety, zakładając, że dostanie prezydenturę. No będzie teraz koperty są wypełnione głosami z kolegium elektorskiego, także niespodzianek dużych nie będzie. No, jakieś odkrycia mogą być, no ale to też jest mało prawdopodobne. No, jedyna szansa to przez najbliższe 2 lata będą odkryte fałszerstwa. No ale stanu wojennego nie będzie. Biden idzie teraz
pełną parą w kierunku zielonych. Jest po prostu środowisko, jest nieprawdopodobne. No, wybrał John Kerry. John Kerry, no to taka zawodowa gnida polityczna. On jest drugim mężem drugiej żony Heinza. Czyli jak znacie Ketchup Heinz, no to właśnie on się przytulił do wdowy po tym oryginalnym Heinzie od ketchupu. No jest zawodowym politykiem. Wyjątkowa gnida po Wietnamie. Po Wietnamie no to rzucał tam medalami. No taka komunistyczna taka świnia. No i dostaje to Ministerstwo Środowiska. On startował na prezydenta parę lat temu, tak? Także no kreatura, można powiedzieć. Do tego będzie Gina McCarthy, no to królowa, można powiedzieć, klimatu. No i większość tych ministerstw będzie obsadzonych przez Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Transportu, Ministerstwo tam Opieki Publicznej i tak dalej. No to są te same mordy z czasów Obamy. To są te same twarze, to są takie kwaśniewskie, to są te Millery, to są tego rodzaju partyjniaki już od lat i w Ameryce z powrotem to wraca. Janet Yellen, no to ona będzie odpowiedzialna za finanse. Pete Buttigieg, no to jest homoseksualista, który startował na prezydenta, no nie został wybrany, w tych przedbiegach, no to tam odpadł dosyć szybko, dostał Ministerstwo Transportu. Jennifer Granholm, następna stara komunistyczna morda. Będzie na zielono, te wszystkie te obamowe twarze powracają, to po prostu jest, będzie 2020-2024, no to będzie teatr pod tytułem Obama 3. No i Obama 3, jak on rządził, no on w zasadzie to nie rządził konstytucyjnie, on nie rządził poprzez kongres, przez Izbę Reprezentantów. On po prostu nie podpisywał ustaw, tylko on wydawał rozkazy. On wydawał rozkazy, także on rządził w zasadzie długopisem i telefonem. Rozkazywał ministerstwom, podpisywał rozkazy i tak to szło. Senat oczywiście, jeżeli tak jak wspominałem, w Georgii nie przegra, no to będzie miał większość, no i będzie wszystko to kasował albo przytłumiał. No, obydwie partie uwielbiają wydawać forsę, ale jednak partia konserwatywna, partia republikanów jednak ma większe jakieś takie poczucie zachowawcze. Wiedzą, że te wszystkie nieprawdopodobne akcje czy ustawy antywęglowe zrujnowałyby Amerykę. Wszystkie te ustawy zdrowotne dla wszystkich, no to by zrujnowały Amerykę, no i wszystkich tych, którzy pracują. Także oni rozumieją, co to się dzieje. Republikanie też rozumieją, że prawo do pracy, co to znaczy? No to znaczy, że w niektórych stanach związki zawodowe nie są przymusowe. Bo związki zawodowe to jest następny fenomen amerykański. 90% związków zawodowych to jest gdzie? W urzędach państwowych. Urzędy państwowe po prostu to jest jedyne miejsce, gdzie są związki zawodowe i oni wymuszają pieniądze, które są płacone przez 80% ludzi niepracujących w budżetówce
I czyli wszystkie związki zawodowe, wszyscy pracownicy państwowi, oni zawsze z reguły są socjalistami, tak? No bo oni żyją na koszt ludzi, którzy nie są w rządzie. No i to zostanie, to zostanie. No ale to też dobre rzeczy są dla niektórych fabryk, no bo w niektórych stanach powiedzmy nie otwierają się fabryki, dlatego że tam od razu się organizują związki zawodowe. No i nie są konkurencyjne fabryki, dlatego dużo fabryk powstaje w środkowych Stanach, nie na wybrzeżu, nie na tym drogim wybrzeżu. Senat, nawet jeżeli by wpadł w ręce demokratów teraz po styczniu, to jednak oni też będą się chyba zastanawiali. Tam niektórzy ci politycy demokratyczni nie będą szli po linii partyjnej. No i dlatego Biden będzie musiał rządzić jak Obama. Po prostu rozkazy wykonawcze, rozkazy prezydenckie. 2021 będzie troszeczkę inny niż Obama to prowadził. Przede wszystkim dlatego, że sędziów, jest sporo sędziów. 240 sędziów, można powiedzieć, Senat Republikański wprowadził na najróżniejszych we wszelakiego rodzaju sądach państwowych, federalnych w Ameryce. No i to jest to, co w zasadzie zostanie, co ludzie będą pozytywnie pamiętać o Trumpie. On z powrotem wrócił do tych konserwatywnych podstaw. No i wraca Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja w ten sposób. Także tam lewacy będą mieli spore problemy. I także ten cała ta drużyna Bidena będą mieli problemy, żeby zrobić to, co Obama poprzez regulacje, poprzez rozkazy uzyskiwał. Bo sądy będą jednak orzekały, czy było to działanie zgodne, czy niezgodne z konstytucją, czy były przekroczone uprawnienia do wydawania takich rozkazów. I dzisiejsi sędziowie nie za bardzo się już boją, już się nie boją tego, żeby tą władzę ustawodawczą, wykonawczą troszeczkę przytemperować. Młodzi, czy dzisiejsze pokolenie tych sędziów, to oni rozumieją, że przy tych potężnym państwie, przy tym potężnym rządzie, sędziowie muszą jednak patrzeć się od strony ekonomicznej i od strony administracyjnej. Jeżeli Biały Dom Bidena będzie ignorował kongres i po prostu będzie trzaskał te ustawy jedną za drugą poprzez swoje ministerstwa, no bo tak to się to odbywa. Kongres ma ustawy, no a regulacje idą przez ministerstwa. No i sądy będą w stanie troszeczkę to przytemperować. Demokraci, no mieli już podobne te tą sytuację, kiedy w Senacie była większość demokratów, zobaczył, że w stolicy po prostu sąd odwoławczy rozpracował, czy tam wyrzucił niektóre z tych regulacji czy przepisów, które Obama wprowadził, no poza wszelkimi najróżniejszymi takimi kanałami normalnymi, legalnymi, czyli przez kongres, no to sąd dużo z tego poodrzucał. Druga kadencja Obamy, no to zasadniczo to były same regulacje. To było tylko
długopis i telefon. On po prostu rozkazywał, podpisywał, rozkazywał, rozpisywał. W 2013 roku Harry Reid, no to on prowadził właśnie tą grupę, partię demokratów. No i nawsadzał sporo sędziów do tych niższych sądów. Wtedy to byli sędziowie, którzy byli bardziej przyjaźni Obamie. No i właśnie podejmowali takie decyzje. No niestety sądownictwo jest nafaszerowane zwolennikami partii jednej czy drugiej. No i ten marsz przez instytucje, no niestety nasycił te sądy lewakami. Trump również doskonale to rozumiał. Trump rozumiał, że sądy to są podstawowe i on zauważył, że są różnice w pokoleniach. Te starsze pokolenie, kiedy Republikanie dominowali jako prezydenci, a demokraci trzymali kongres, no to było troszeczkę to inaczej. No a teraz ci nowi sędziowie, no to zostali powybierani z innych rejonów niż stolica, z innych rejonów niż Waszyngton. No i oni teraz już się nie bardzo się boją tego, że politycy będą ich tam straszyli. No i są w stanie się przeciwstawić. Dużo grup już na dzień dzisiejszy, te grupy biznesowe, najróżniejsze biznesy, grupy intelektualistów konserwatywnych, oni czekają właśnie na tą walkę, no bo co się zacznie? No, w wielu miastach na dzień dzisiejszy miasta zostały zabite, restauracje zostały zabite, ludzie się wyprowadzają, zaczyna być duży deficyt. No to wszyscy ci gubernatorzy, burmistrze i tak dalej, co oni robią? Podnoszą podatki dla tych, którzy jeszcze nie padli. Także to jest po prostu rząd, państwo, urzędnicy socjalistyczni, komunistyczni, oni ciągle wierzą w większą biurokrację, większe rządzenie, większą kontrolę i tak dalej, i tak dalej. No ale tych owiec do strzyżenia jest coraz mniej, no i baranów jest coraz mniej. Barany są z reguły w tych urzędach i w polityce, i w kongresie, i we wszelakich rodzaju sejmach. Ludzie się szykują, dużo biznesów w Ameryce, szczególnie na zachodnim wybrzeżu, na zachodnim wybrzeżu, tam w kierunku właśnie Kalifornii. To biznesy wydobywcze, no tam, gdzie wydobywają węgiel, gdzie wydobywają gaz, gdzie wydobywają ropę, no to jest to prowadzone na terenach państwowych. Ogólnie terytoria te zachodnie, no to leżą do Stanów Zjednoczonych. W niektórych stanach to tam 50-60% nie jest w rękach prywatnych, tylko w rękach Waszyngtonu. No ale te ziemie są wynajmowane. One po prostu są oddawane, wynajmowane firmom prywatnym i oni płacą ciężkie pieniądze, zatrudniają bardzo dużo ludzi, no i cały teren jest bogaty. No Biden prawdopodobnie będzie starał się poobcinać te wszystkie kontrakty, no bo będzie chciał zabić wydobycie powiedzmy tych węglopodobnych bogactw naturalnych. Ludzie już się na to szykują. Wszystkie te regulacje i przepisy, które Biden będzie się starał, no to wszystko będzie niszczyło. To wszystko może zniszczyć Amerykę, no ale to wszystko będzie trafiało do sądów. No i sądy będą musiały jednak wydawać decyzje w interesie amerykańskim. Komuniści mają swoją wizję, ale jeszcze sporo normalnych Amerykanów jest w tej Ameryce. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo.
Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia, dziękuję wszystkim konserwatystom za głosowanie na Trumpa, na głosowanie na partię republikańską. Wszyscy socjaliści, którzy głosowaliście na Bidena, pamiętajcie, będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zastanówcie się nad swoimi wyborami, bo doprowadzicie Amerykę do ruiny. Zdrowia!